O godzinie 10 Sejm wznowi obrady. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi informacje na temat sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W samo południe planowane są głosowania, w tym rozstrzygnięciem punktu spornego, który dotyczy głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. W ubiegły wtorek posłowie PiS-u złożyli projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Głosowanie korespondencyjne mogło przysługiwać wszystkim wyborcom. Jednak politycy PiS-u złożyli później autopoprawkę, by w wyborach prezydenckich w tym roku głosowanie korespondencyjne było jedynym sposobem oddania głosu. To jest sposób na to, żeby nie narażać głosujących, a z drugiej strony, żeby dochować zobowiązań demokracji i przeprowadzić wybory. Mówi wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel. Opozycja wciąż jednak apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przeniesienie wyborów. To jest jedna z tych manipulacji czy prób chwytania się przepisów prawa przez opozycję. Przez opozycję, która, przypomnę, bardzo chętnie szermuje hasłem konstytucja, kiedy uważa to za wskazane, ale w momencie, kiedy należy w konstytucję się wczytać, to już jest z tym gorzej. Bo, jak przypomina Radosław Fogiel, zapis konstytucyjny mówi jasno, że stany nadzwyczajne wprowadza się wówczas, kiedy zwykłe konstytucyjne narzędzia, takie jak chociażby ustawy, nie są wystarczające. Obecnie jednak rząd działa w oparciu o ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu chorobom zakaźnym u ludzi z 2008 roku i o specustawę koronawirusową przyjętą kilka tygodni temu. Opozycji chodzi jednak o coś zupełnie innego. Koalicja Obywatelska liczy na zmianę swojego kandydata w wyborach, mówi profesor Mieczysław Ryba. No widzimy, że Kidawa-Błońska leci na łeb, na szyję w sondażach. Widzimy, że Kosiniak-Kamysz ją goni i to bardzo szybko. Nie radzi sobie, męczy się z tym kandydowaniem. Ogłosiła no zupełnie kuriozalną rzecz, czyli wezwała do bojkotu wyborów. Czyli kogo wezwała? No swoich wyborców, żeby nie szli na wybory, a nie wycofała swojej kandydatury. Czyli jej wyborcy mają nie iść na wybory, a ona ma kandydować. No przecież to jest taki absurd w sensie i wizerunkowym, i politycznym, no że tam Platforma modli się, ażeby te wybory zostały przesunięte i modli się o taką okazję, żeby mogli wystawić innego kandydata czy inną kandydatkę. Zanim jednak Sejm podejmie decyzję w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, posłowie mają wysłuchać informacji premiera Mateusza Morawieckiego na temat sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.